my! Po tej krótkiej przerwie wracamy do gry. Pierwszy nasz wyjazd od razu daleki Podbeskidzie Bielsko-Biała. To dobry przeciwnik na start. Należy oczywiście dobrze wystartować. Nieważne z kim przychodzi nam się spotykać w pierwszym meczu. Dla mnie to jest zawsze wielka niewiadoma, jak wystartujemy, bo sparingi sparingami, a mecze mistrzowskie zawsze wyzwalają dodatkową energię i mobilizację. Nie interesuje nas naprawdę, z kim ten pierwszy mecz mielibyśmy rozegrać. Jest to Podbeskidzie, przeciwnik trudny, bo na swoim terenie zawsze tam się trudno grało, ale cóż, czy którakolwiek z drużyn, która gra w Ekstraklasie, byłaby dla nas rywalem łatwiejszym? Nie wydaje mi się. Także z optymizmem jedziemy do Bielska-Białej z nadzieją na to i z taką myślą, żeby zdobyć tam 3 punkty. W ostatnim meczu już za trenera Ojrzyńskiego bezbramkowy remis w Bielsku-Białej. Czy wiemy, jak ich ugryźć tym razem, żeby strzelić bramkę, czy właśnie to gryzienie, może gryzienie trawy, duża agresja, bo pewnie z tym się spotkamy. Czy musimy na to odpowiedzieć, czy może właśnie finezją podawać po ziemi, a nie górą, tak jak Podbeskidzie, i w ten sposób właśnie poszukać 3 punktów? Przede wszystkim musimy bardziej chcieć niż nasi rywale w tym dniu. Musi być w nas naprawdę duża wola zwycięstwa. Podbeskidzie, tak jak mówiłem, to jest trudny przeciwnik, ale nie taki przeciwnik, z którym nie można wygrać. Na pewno sobie sytuację do tego, żeby strzelić bramkę, stworzymy. Pytanie, czy je wykorzystamy. Wierzę, że tak jak powiedziałem, z optymizmem ruszamy do Bielska. Wszyscy są odpowiednio zmotywowani do tego pierwszego spotkania. Cieszymy się, że już się rozpoczyna sezon, że będziemy mieli na nowo okazję rywalizować w Ekstraklasie. Nowy kapitan Rafał Murawski to odpowiednia osoba na tym stanowisku? Myślę, że bardzo odpowiednia osoba. Rafał ma doświadczenie, potrafi z zawodnikami rozmawiać, potrafi przekazywać swoje uwagi, potrafi mobilizować zespół i ja z jego postawy jako kapitana do tej pory jestem zadowolony. Myślę, że pozostali piłkarze również. Ludy, chodź!